Radni Mszany Dolnej jednogłośnie powołali Piotra Pajdzika na przedstawiciela wojewody w Radzie Społecznej przy SPZOZ w Mszanie Dolnej. Moje cele pewnie się wiele nie będą różnić od zadań, które tam ewentualnie oczekuje pan wojewoda, co miałbym tu realizować w związku z tą funkcją, do jakiej zostałem powołany przez niego. Radni nie mieli zastrzeżeń co do samej kandydatury, jak i sposobu powołania przez wojewodę. Dlaczego głosował pan na pana Piotra Pajdzika? Pan Piotr Pajdzik w poprzedniej kadencji 2006-2010, gdzie ja byłem radnym, on był też w Radzie Społecznej SPZOS i ja go znałem osobiście. Dlatego nie mam przeciwko niemu żadnych przeciwwskazań, natomiast wojewoda nominował go na swojego przedstawiciela i Rada zaakceptowała to w sposób bezdyskusyjny. Piotr Pajdzik będzie w Radzie Społecznej przedstawicielem z ramienia wojewody małopolskiego. Po roku nieobecności powraca do Rady Społecznej przy SPZOZ w Mszanie Dolnej. Zastąpił on na tym miejscu Piotra Potaczka, który mimo nominacji wojewody nie znalazł uznania w oczach radnych. To, że ja jestem członkiem Platformy, to ja tego nigdy nie kryłem. No, a czy miałyby mieć jakieś z tego pozytywne albo negatywne skutki? Myślę, że tu nie ma co przynależności partyjnej jakby wkładać do ośrodka zdrowia, bo to jest absolutnie jedno z drugim niezwiązane. Monika Antosz-Grodzicka, TV28.